I plaża kojarzyć zawsze będzie mi się z moim dzieciństwem, z tym ciepłym czasem i z ogromną swobodą. Realizujemy projekt międzynarodowy, fundowany przez Unię Europejską, nazywa się MarBeFES i dotyczy on różnorodności biologicznej morskiej oraz to, jaką ona rolę dla nas odgrywa. Chcemy się dowiedzieć, jakie są wartości etyczne, estetyczne, takie emocjonalne, które wiążemy z pobytem nad morzem, które wiążemy z wybrzeżem, z doświadczaniem przyrody morskiej, takiej jak choćby ta plażowa tutaj na miejscu. Akcja jest niezwykle prosta, ponieważ polega na tym, że staramy się zbierać takie bardzo proste ankiety, na których ludzie mogą wpisać swoje wrażenia ze spaceru nad morzem. Tego typu pytania są zadawane w tej chwili w całej Europie, od północnej Norwegii aż po Morze Śródziemne. Chcemy zobaczyć, jakie są różnice w tym, co ludzie postrzegają jako ciekawe, wartościowe, warte zapamiętania albo przyjemne w czasie swoich pobytów nad morzem. Morze stanowi pewnego rodzaju baterię, która mnie ładuje. I spacery, które powiedzmy uskuteczniam na plaży, dają energię. Spacer niedługi, pół godziny, zawsze może być dłuższy, ale pół godziny to te minimum, w którym przejdziemy sobie spory kawałek. Myślę, że niewiele kosztuje to wysiłku, natomiast może przynieść pozytywne efekty w postaci opisu sytuacji, jaką zastajemy. Kochani, serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w projekcie Nauki Obywatelskiej, w projekcie MarBeFES o badaniu bioróżnorodności. Przyjdź na plażę, przyjdź na spacer półgodzinny, poświęć czas naturze, spisz to, co zaobserwowałeś, to, co spotkałeś, czy jesteś z tego zadowolony, co chciałbyś, żeby zostało dla potomnych. Wszystkie informacje, które spiszesz na kartce, wszystkie doznania, które cię tu spotkają, proszę jeszcze dodatkowo oznacz datą i miejscem, gdzie to się odbyło. Będzie to dodatkową wskazówką dla osób analizujących twoje wrażenia. Tą informację proszę przekaż do eksperymentu. Również można to przekazać drogą mailową. Tu trzeba troszkę rozejrzeć się i powiedzieć, co tak naprawdę mi się w tym miejscu podoba. Szczególnie, że zależy nam na tym, żeby zwrócić uwagę na te elementy przyrody ożywionej, których nie tak łatwo jest wypatrzeć na naszym wybrzeżu. Ale na tym polega cała zabawa, żebyśmy zobaczyli, jak w skali Europy te wyobrażenia o morzu, te oczekiwania, jakie ma być nasze wybrzeże, się kształtują i dlatego porównujemy różne miejsca. Pomóżmy naukowcom.